Ledwo słoneczko uderzy w okno złocistym promykiem, budzę się chorzy i świeży z antypaństwowym okrzykiem. Zanurzam się aż po uszy w miłej, moralnej zgniliźnie i najserdeczniej uwłaczam Bogu, ludzkości, ojczyźnie. Komunizuję godzinkę, zatruwam ducha, a później albo szkaluję troszeczkę, albo gdy święto jest, luźnie. Zaśmiecam język z lubością, znieprawiam, do złego kuszę, zakusy mam bolszewickie i sączę jad w młode dusze. Czasem mnie wujcio odwiedza, miły, niechlujny staruszek, czytamy Talmudzik Szulchana Ruszek z wujciem, jewrejem brodatym, emisariuszem Sowietów. Śpiewamy pierwszą brygadę, chodzimy do kabaretów. Od oficerów znajomych wyłudzam w czasie kolacji sekrecik jakiś sztabowy lub planik mobilizacji. Często mam misje specjalne, to w Druskiennikach, to w Kielcach i wywrotowców werbuję na rozkaz Moskwy do Strzelca. Do domu wracam pogodny, lekki jak mała ptaszyna, w cichym mieszkaniu na Chłodnej czeka drukarska maszyna. Odbijam zielone dolarki śliczne, komunistyczną bibułę, broszurki pornograficzne, a potem mała orgijka w ramionach płomiennej hajki. Mam w domu taką sadystkę z odeskiej czerezwyczajki. I choć mam milion rozkoszy od hajki krwawej i ryżej, to ciężko mi. Lecz nie na sercu, a wprost przeciwnie i niżej. Niech się ciężarem tym ze mną podzieli, który z rodaków. Mój Boże, ileż tam siedzi głupich, endeckich pismaków. Mądrych nie dotyczy.